jaką mocną ma wiarę tak nie mogę. Kiedy zobaczę oblicze matki lub ojca nad sobą, jak oczy błyszczą na ten widok, jak rączki machają na ten widok i nóżki machają na ten widok, całe sobą wyznaje zaufanie tej matce, ten chłopcy. I z czasem podmiot, słuchając i podpatrując, pozwala budować w sobie wiarę w Jezusa Chrystusa. I szczęśliwy ten niemowlak, który ma dzisiaj 50 parę lat, że rodzice tę wiarę pomogli mu zaszczepić, rozwinąć, a on się przekazuje na syna. Wiarą mi się zostawia. Ale problem jest z tym człowiekiem, który nie chce słuchać. Co takiego w nim się urodzi i rozwinie? Dzisiaj mamy piękny przykład czterech pośród rasistów. Po udzielonej Komunii Świętej podszedłem do nich. Jeden z nich raz mówi: my nie możemy przyjąć ciała Chrystusa. No wiem, że nie możecie, byście nie przyjęli. On wie doskonale, w jakim jest wewnętrznym położeniu. I wie, że nie może. Ale nic nie pozwoli zrobić, żeby mógł. Siedział i słuchał, ale nic z tego nie przyjął. Rozumie, ale nie utożsamia się. Zobacz na dzisiejszego świętego Klemensa. Jak mama w nim rozwijała wiarę po śmierci jego ojca. Pod krzyżem zaczęła. To jest mój ojciec. I tu się zaczął dialog Klemensa. Jest wielu ludzi, którzy podziwiamy, chociaż nie mają aureoli, ale czujemy, że noszą w sobie zadatek świętości. I teraz posłuchajcie, co mówi o świętym Klemensie Jan Paweł II. Nie będę więc życzył. Siłą świętego Klemensa był organiczny związek student Bożym ówczesnej Polski. Rozbiory wyniszczyły do reszty ludność, wsi i miast. Święty Klemens ze swymi towarzyszami okazał się człowiekiem posłanym przez opatrzność do takiej właśnie sytuacji. Człowiek burzący do świętości Karol Wojtyła, papież, buduje się na świadectwie świętego już z Abraham Klemensa Kopalera. Moi drodzy, nam też trzeba się budować na autorytetach, nie na plebach, na autorytetach, ale na autorytetach, którzy, był tutaj taki obraz, pewnego razu, pewien już człowiek, wysłuchawszy kazania Klemensa, zadał mu pytanie:
Premier z tego rozczytania stoi teraz w pozycjach średniego lekarza i głowy. Dokładnie znał Stary Testament i Żydzi z nim wystawali do dyskusji, łącznie z rabinami, bo musieli dać ceremonię. Nie, z tobą się nie da dyskutować. No nie da się dyskutować. I cały czas właśnie co wam przekazuje. Adoracja, 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 modlitwa, modlitwa, modlitwa. To jest czas przemyślenia, modlitwa, czas przemyślenia, aby następnie rozpocząć akcję. I to, co mówi Karol Wojtyła, jak również, siłą prawieństwa był organiczny związek z ludem, do którego przyszedł niemieckojęzyczny, później polskojęzyczny. W odpowiedniej chwili, kiedy wiedzieliście, miasta były doszczętnie zniszczone cywilizacyjnie, a on z ludźmi złapał. A on ludziom pokazał, że można się odnaleźć. Drugi człowiek, który dążył do świętości, a nazywa się kardynał Stefan Wyszyński, z Polski, mówił tak. W czasach trudnych znalazł się przyjaciel młodzieży, który niczego nie żądał dla siebie, a wszystko jej było na serce, miłość, opiekę, pomoc dał. Święty Klemens nie czekał, aż młodzi przybył do niego. On sam wychodził im na spotkanie. A w przepowiadaniu Stefana kardynała Wyszyńskiego, patrząc na nas wspólny wiek, znaleźliśmy tę osobę bezpośrednio z przekazu. Co było? Już dzisiaj zależy od polskiej młodzieży następne 1000 lat.
zacznijmy na okres Konstytucji 3 maja. To w odległości 1/3 obrazu na dole jest postać świętego Klemensa. Pionier redemptorystów w posłudze charytatywnej ludowi opuszczonej Warszawy opuszczonej. Moi drodzy, takich rzeczy jest znacznie więcej. Zasięg wpływów Klemensa jest jeszcze obecny w roku 1815. Kongres Wiedeński, nowe granice Europy. On jest jednym z tych, który walczy, że nie by nie było kościoła narodowego w Niemczech, czyli odłączonego od Watykanu. Ten człowiek jeżdżąc wielokrotnie do Bawarii i do Szwajcarii chciał założyć tam placówki. Niech raz 2-3 lata udało się popracować i władze państwowe raz wyrzucały. A zobaczcie dzisiaj, Bawaria katolicka jest spustoszona. Zobaczcie dzisiaj, jak w Szwajcarii biskupi są w błędach nauki katolickiej uwikłani. Łącznie sprawy kanoniczne są na Bawie. Ten czuł tam 2 dni temu, że trzeba tej ekspansji w nowe tereny, bo stamtąd idzie największe zagrożenie laicyzacji. I de facto dzisiaj jesteśmy. Jak to jeden Holender w tamtym roku, który przyjechał do Polski, do Gdyni i zadał mu pytanie, dlaczego? Bo chce umrzeć